Byliśmy dzisiaj dobrzy przez pierwsze 15 minut do strzelenia pierwszej bramki dla nas, jedynej. Potem niestety nie i wiedzieliśmy, jak ten mecz będzie wyglądał, że będzie bardzo dużo pojedynków, że Wisła ma dużą jakość indywidualną zawodników i nie byliśmy w stanie kontrolować meczu przez posiadanie piłki na połowie Wisły i tego dzisiaj zabrakło w mojej drużynie. Przez to Wisła zdobywała przewagę i wygrała mecz ostatniej akcji. Tak powiedziałem, no dzisiaj Wisła była jakościowa w swoich działaniach i my dzisiaj nie byliśmy tacy, jak chcemy być. To też jest dla nas dzisiaj przykład, jak trzeba być intensywnym, jak trzeba być skutecznym, jak trzeba być jakościowym w działaniach z piłką i bez. Także gratuluję dzisiaj Wiśle zwycięstwa. Dziękuję. Tak, zrobiłem dzisiaj jedną zmianę, bo zrobiliśmy dwie zmiany w Pruszkowie i nie były one po prostu dobre i taka dzisiaj moja była decyzja. A ten początek, my chcieliśmy grać przez cały mecz intensywnie i wysoką obroną, i tak powiedziałem, działania po prostu indywidualne. Dudy na przykład w drugiej połowie, jego dobre manewry i wychodzenie spod pressingu naszego spowodowały, że musieliśmy obniżać się cały czas do obrony niskiej, a nie byliśmy w stanie po odbiorach wejść w posiadanie piłki. Chcę jeszcze zapytać o wykończenie kody. Mieliście się kody w pierwszej połowie sporo, bo co się pan zakładało decyzji, czy to otwierające z drogę do bramki, czy wręcz o strzale. Mam wrażenie, że mogliście zdobyć trochę więcej niż jedną bramkę postępną. Wiecie, że zwłaszcza w pierwszej połowie jeszcze pan mówił, że była świeższa. Tak, celowo nie wspomniałem o tym, bo o tym szczególe, bo dla mnie to też jest po prostu jakość i my musimy się w tych działaniach zachowywać po prostu zdecydowanie jakościowo lepiej. My dużo czasu na to poświęcamy, bo ja wiele razy o tym mówiłem, że chcemy korzystać z tych odbiorów wysoko. Teraz mieliśmy nisko te odbiory i kilka razy na pewno byliśmy groźni, ale tylko do 16 metra w tej fazie przejściowej. I nie skończyło się to bramką. Pewno mieliśmy też takie okazje, żeby to zrobić w pierwszej połowie i gdyby był wynik 2-0, pewno nam też inaczej by się grało. Więc jakby ten początek mojej wypowiedzi dotyczył wszystkiego, że tutaj nasz poziom po prostu gry na połowie przeciwnika z piłką pod presją przeciwnika musi być zdecydowanie wyższy. Na pewno słabo weszliśmy w to spotkanie. Początek nie był dobry w naszym wykonaniu. Też źle broniliśmy w stałym fragmencie gry, także tam no, nie możemy sobie pozwolić na takie jakby proste momenty dekoncentracji, bo bardzo dużo na ten temat mówiliśmy i ćwiczyliśmy, więc tutaj na pewno musimy to poprawić. Natomiast później reakcja zespołu była bardzo dobra. Z każdą minutą nabieraliśmy rozpędu, byliśmy cierpliwi. Stwarzaliśmy duże zagrożenie pod bramką i myślę, że to była kwestia czasu, kiedy te bramki padną. Bardzo się cieszę, że tego czasu nam wystarczyło.